Hej, 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 cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany. Nadszedł czas, żeby w końcu zająć się questem głównym, który polega na tym, że mamy podejść do ruin Varthal i tam się wybrać razem z Kesselem i Ryrdianem. Ale zanim to, ten chciał zabić jeszcze jednego moba, którego nie wiem gdzie znajdę, ale mam nadzieję, że nie za daleko. Żeby dobić level i wyuczyć się jeszcze 5 punktów siły, na pewno musimy się teleportować do Silbach w tym momencie. I przebiegniemy sobie do miasta z buta. I pewnie jakiegoś moba po drodze spotkamy. Mam wrażenie, że chyba jednego tego łowcę nagród w ostatnim odcinku pominąłem, więc nie zabiłem, a on wystarczy już zupełności, żeby dobić level, więc jakby no, to tym możemy sobie ten level maksować, co? No w sumie to nie wiem, bo jakby nieważne. Mój mózg działa w dziwny sposób dzisiaj. Niedawno wstałem, więc jakby jak się teraz rzuciłem nagrywania, znaczy zdążyłem się już rozbudzić, ale kawa wypita, więc nie ma tragedii, ale mimo wszystko nie działa to tak dobrze, jak powinno. Ups. Coś nie pisze jeszcze. A, dobra, nieważne. No właśnie, więc chodźmy do tego miasta, bo chciałbym sobie dobić ten level, te punkty siły, żeby móc założyć tę lepszą broń. Mam wrażenie, że mi się to bardzo przyda. Przydałby się też jakiś lepszy pancerz. Bo nie wiem, w jaki sposób mogę zdobyć lepszy pancerz. Bo tam mam jakieś pasy, które mi dają bonusy, jeżeli mam zbroję Nordmarczyka albo Wilczego Syna na sobie. Tylko jak zdobyć zbroję Nordmarczyka albo Wilczego Syna, to ja nie mam zielonego pojęcia. Panie łowco nagród. Oła, noż ty kurwo głupia psie. O właśnie, już level wbity. Myślałem, że mam wystarczająco długo ten nałożony, ale okazało się, że nie. Dobra. Ten zabity, słyszę, że im bardziej się będę zbliżał do miasta, tym więcej tych gnojów łowców spotkam. W sumie przydałoby się też zagadać do Rodericha i przekazać mu wszystkie informacje, które mam. Ale pytanie, czy Roderick będzie chciał mnie w ogóle słuchać. I czy mnie w ogóle nie wyśle na kolejne zadanie poboczne, które kurwa będzie trwało. Oła, ty kurwo tej, nie widziałem cię. Gratuluję wam obu. No niestety nie jesteście zbyt błyskotliwymi przeciwnikami. No dawaj, 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 dawaj. Dawaj, save. Szybciej. Nie mam całego dnia na oglądanie, jak się gra save'uje. Dobrze, bardzo ładna walka, podobało mi się. Okej, okay. Pies gończy, brzytwiak. Naprawdę jest tutaj sporo mobów, które można byłoby poczyścić. Tak się zastanawiam, czy po tym odcinku, bo dzisiaj akurat sobie nagrywam tak ten, w ciągu dnia, jakby muszę wrzucić to jeszcze na 18. Mam nadzieję, że tym razem się jakość HD da radę przetworzyć, nie tak jak wczoraj, że przez pierwszą godzinę było tylko 360p dostępne. Bo to było trochę średnie. Ty co? Jeszcze brzytwiak. Jak wy żeście mnie namierzyli, goście? Jak wyście mnie namierzyli tak, aż mi się głos załamał przez was. Ale masz kurwa kombo, żeś mi przypierdolił. No i znowu moja podobizna, bardzo mi miło. Mogę sobie te trofea też teoretycznie posprzedawać. Kurwo. Już się zlękłem. Mógłbym sobie te trofea też teoretycznie posprzedawać, bo szukać jakiegoś typa, który sprzedaje mikstury na siłę. A te punkty umiejętności sobie zostawi na coś bardziej istotnego. Tak, miałem to czyścić, tutaj wszystko mówiłem po odcinku, ale jakoś tak no nie mogę się powstrzymać przed wejściem tutaj jeszcze, jak już tu jestem. Dobra, damy radę się tędy wspiąć na górę? Powinniśmy dać radę i szybciej sobie przejść. Nie, dupa. Dobra. Za wysoko dla mnie. Marvin może i skacze tak wysoko, ale nie chwyta się tak wysoko, nie, z jakiegoś nieznanego powodu. No dobra, cóż, trudno. Gorzej jak ten, jak w mieście będziemy uznawani za jakiegoś zdrajcę czy coś.
Patrząc na to, ile Volker, jakie Volker ma wpływy. No to chodź. O ty kurwo. O ty kurwo, łucznicza. Nie wolno tak. Oła. Nienawidzę kurwa kuszników. To jest najbardziej przegięta i bezsensowna kurwa mechanika w tej grze, jeśli chodzi o przeciwników. Bo ja kurwa z kuszy nie korzystam, jakby. Pierdolę. Tutaj to jedyne co, jaka opcja istnieje dla mnie, jest zajebanie sobie mikstury na szybkość i podbiegnięcie do niego na szybko. Ewentualnie zamrożenie go bryłą lodu, ale bryłę lodu to wolałbym sobie zostawić na jakiegoś ostatecznego bossa, który tutaj niechybnie będzie w tej grze. Dobra, przede wszystkim to się wyleczmy. Nie no, te mikstury, te przywracające czasowo HP to sobie zostawię jednak na później. Nie ma sensu z nich teraz korzystać. Tutaj mamy 4-minutową miksturę szybkości, no to sobie ją zajebię. Jup. Czy to jest przed wyczyszczeniem? Tak, kurwa mać. Dobra, to już tam nie będę wracał, ale tego tutaj się pozbędę chętnie. No wskakuj, gościu. No. O, bardzo ładnie. Nie, no nie. Kurwa, no co za szmaciarz się zbagował. Znam, że będzie prościej go zabić, kiedy on jest zbagowany, ale wychodzi na to, że się myliłem. Dobra, dawaj mi to. Dawaj mi tego gnoja. I teraz tak, wypiję sobie jeszcze jednego potiona. Siup. Szybkość powinienem jeszcze mieć na wystarczająco długo. Teraz sobie podbiję tutaj. On powinien krzyknąć gdzieś zaraz, że to Marvin. Albo nie, bo go tu nie ma, kurwa, jego mać. Ty masz, ty kusznik? Dwóch kuszników, czy was pojebało? To jest niesprawiedliwe do kurwy nędzy. Z jakiej racji tak ma być? To jest bezsens. Jeszcze nie zrobiłem save'a, prawda? Ja pierdolę, no mózg mi kurwa wybuchnie zaraz. Dobra, jebać tych kuszników. Pobawię się z nimi już poza nagraniem, bo teraz nie chcę mi się marnować na to czasu. Myślę, że jeszcze jeden level do następnego odcinka uda mi się nabić. Tak myślę, że minimum. I wtedy sobie go wpierdolę chyba albo w walkę bronią dwuręczną, bo nadal mam braki w tym. Tutaj już zaraz przybiegnie ten śmieć. O, już jest. Chodź tu, Menelu. No. I tyle. A tymi tam już kusznikami zajmę się poza nagraniem. Bo ich tam będzie się dało jakoś pozabijać. Tylko ja muszę to bardziej sensownie rozegrać i jakby rozdzielić tych dwóch kuszników, a to może chwilę zająć. Kurwa, no jebać te kuszę jebaną. Chodźcie tutaj, gnoje. Tutaj się wami będę w stanie zająć. Bez ingerencji pana kusznika. Mam nadzieję, że bez ingerencji pana kusznika. Kurwa, i tak umarłem. Nie, no nie, 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 nie. Mój mózg, kurwa. I znowu nie zrobiłem save'a, naprawdę? Czy jestem już tak, kurwa, głupi? Dobra. Dobra. Jeszcze raz. Ja pierdolę. Zaraz nagram ten film od początku. To jest straszne, co ja tutaj robię. Dlatego właśnie nagrywam w nocy, bo mój mózg wtedy lepiej działa z jakiegoś powodu. Okej, 9 minuta odcinka. Ja od jakichś 5 minut robię ciągle, kurwa, żyję w dniu świstaka, nie? Jakby... Dalej chodź tu, kurwo. Czy ja już zasejwowałem po zabiciu go? Nie wiem, dobra, nieważne. Walnę sobie potiony jeszcze raz. Pyk. Jebnę sobie szybkość i przebiegnę po prostu do tego miasta, nie będę się teraz tym męczył. Jakby no to są po prostu takie same walki jak każde inne, tylko że ja je po prostu raz za razem spierdalam. I lepiej będzie je zrobić po prostu, jak się będę mógł skupić po prostu tylko na... O, jeszcze dostałem w pierdol, nie, jakby... lepiej, prościej będzie zrobić po prostu jak nie będę musiał się skupiać jeszcze na gadaniu przy tym, tylko po prostu na grze.
wbijamy do miasta. Level mam dobity, nie? Tak jest. Dobra, to wbijamy do miasta, idziemy się nauczyć siły. Szermierz Marvin? Zgadza się. Roderich cię wzywał. Zgłoś się do niego. Dobrze, zaraz się do niego zgłoszę. Tymczasem jednak, no i tak idę do koszar i tak. Więc jakby, no, za trochę mi to nie robi różnicy. Tutaj gdzieś powinno być, o właśnie, przejście tu i tu mostkiem sobie przejdziemy już do kosza. Także na chillku. Pojedziemy jeszcze najpierw do Winstona. Pokaż na coś. I chcę się nauczyć siły, tak. Pomału do przodu. Pomału, kurwa, już. Już mam tyle siły, że... Odmaszerować. Dobra, i brakuje mi teraz jednego punktu siły. Teoretycznie mógłbym się nauczyć 5 punktów nauki, jednego punktu siły. Żeby móc już założyć sobie na chillku ten miecz. Chyba to zrobię. Chcę potrenować. I chcę jeszcze jeden punkt siły. Za 4 punkty nauki. Dobra, i teraz mam na tyle siły, żeby to założyć. I w razie czego mogę sobie jeszcze podkoksić to przy użyciu... jakichś tam mikstur i tak dalej, wtedy będę dawał po prostu większe obrażenia. Siana i tak sobie jakoś trzeba będzie jeszcze zbierać, żeby móc się faktycznie jeszcze dokoksić. Ile już współpracujemy, Marvin, co? Dopiero co pamiętam, gdy przyszedłeś i ledwo niewielki sztylet potrafiłeś wykuć. A spójrzcie teraz na niego. Kowal pełną gębą. I tak będziesz mógł się od dzisiaj tytułować. Mistrz kowalstwa. Oczywiście jest też kilka prawnych kruczków, jak choćby to, że nie możesz otworzyć zakładu w murach Archolos przez 10 lat od zakończenia nauki. Dobrą stroną tego jest jednak fakt, że teraz bez przeszkód możesz zacząć naukę u innego mistrza, jeśli tylko będziesz chciał. Byłeś naprawdę wspaniałym uczniem. I obym nie miał takich wiele więcej, bo za te 10 lat musiałbym się pożegnać z moim zawodem. No spoko, fajnie. Fajnie, że jakby... Dobrze, pokaż. Nie chcę sprzedawać mojej broni, kurwa. Ale czy mam jakieś inne bronie, które mógłbym ci opchnąć? Nie za bardzo. Z tych mistrzowskich broni to pewnie mam tylko wilczą łapę. No właśnie, nie. Wilczą łapy nie chcę ci sprzedawać. Chyba, że będę mógł zrobić drugą. Wtedy bardzo chętnie. A jest się przyda. Powadło, sprawdźmy mistrzowskie bronie. No właśnie, wilczą łapy mogę tylko zrobić. Brakuje mi skór zwierząt. No niestety tych skór trochę sprzedałem. No ale siano przynajmniej trochę mam też przez to. To masz na sprzedaż. Znajdziesz. Dzięki. To już mam. Nie no, nic ciekawego nie masz na sprzedaż, to na pewno. Tobie mogę posprzedawać te pierdoły, których ja nie potrzebuję. I przydała mi się jakaś obuchowa broń nowa, potężna, porządna. Miecz Devirate sprzedam, bo to tam te duże topory, kiepskie ostrze, maczuga żabu ludzi, nie no, to wszystko w pizdu poproszę, to tam nie jest mi do niczego potrzebne. Kilofy 2 mogę też sprzedać, jeden nóż też mi z zupełności wystarczy, nie wiem po cholerę ja te noże trzymam, ale kuszę te sobie zostawię, te M mogę sprzedać, proce mogę sprzedać, stary łuk mogę wypierdolić, w ogóle te łuki nie są mi potrzebne. Szatę nowicjusza wody. Ja amuletu matki nie będę sprzedawał. Już przywiązałem się do niego, więc bez sensu. Mogę sprzedać. Premier walki bronią jedną i dwuręczną. No, też wypadałoby się trochę więcej siły dochapać, żeby móc sobie wymienić te pas, które mi... Kurwa, generalnie te biżuterie, które mi daje bonusy do... siły, żeby móc sobie wymienić na coś, co mi daje jakieś inne inne rzeczy. To jest super, to w ogóle będę muszę pamiętać, żeby to założyć. No właśnie, to mamy z pancerzem Nordmarczyka plus 10 punktów do walki bronią jedną i dwuręczną i obronę przed wszystkim. Tylko cholera, i tu z pancerzem Wielczego Syna, tylko cholera, jak to zdobyć? O, te runy też mogę sobie pójść posprzedawać zaraz. No nie wiem, co ja się mogę posprzedawać jeszcze. W zasadzie stać mi już na jakieś potiony na siłę, więc na razie nie będę się tutaj ten, bo nie wiem nawet co mógłbym sobie kupić. Dobra, mistrzowskie broni nie wykuję, ale porządne bronie mogę pewnie sobie jakieś wykuć. Weźmy inny miecz strażnika, skóra dzika, nie.
Wszystko potrzebuje skóry, a ja te skóry wszystkie opierdoliłem jak debil. No cóż, no, no to trudno. Jeszcze sobie te skóry pozbieramy, więc no dobra, jebać to, póki co. Posprzedawałem przynajmniej te bronie, mam trochę siana, 3100, to nie jest taka tragedia. Co tu się dzieje? Czemu to jest zamknięte? Hej! Co tu się stało? Czemu zamykacie dom? Konkurencja, chłopcze! Właścicielka nie dawała sobie rady z opłatami i teraz sama błaga ludzi o pieniądze. Nie będę zdziwiony, jeśli sam Volker wykupi ten dom. W takim tempie to pół miasta będzie należeć do niego. Czy nie było tej właśnie Lombardu? No. My tam jakiegoś questa robiliśmy. Z tego co pamiętam. No babka była chyba zbyt miła na właścicielkę Lombardu. Jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, chodźmy do tego Rodericha w takim razie i zagadajmy do niego. Zobaczmy, co on tam dla mnie ma jeszcze za misję bezsensowną, kolejną. Niech żyje król. Tak. Zasejwuję sobie tylko grę przed wejściem do niego, żeby przypadkiem nie spierdać te rozmowy w ten czy inny sposób. No i dalej, raz. Dobra. O, w sumie pancerz wilczego syna możemy zdobyć w Warthal w zasadzie, jak tak myślę. Jesteś w końcu, Marvin. Wiem, że ostatnio miałeś sporo innych spraw na głowie, ale mam dla ciebie zadanie, w którym twoja pomoc może okazać się nieoceniona. Zaraz po twoim powrocie z poszukiwań oddziału Gerwina wysłałem kilku zwiadowców, by obserwowali kryjówkę renegatów. Kilka dni temu otrzymałem od nich ostatni raport. Później nie było żadnych nowych informacji. Chyba obaj wiemy, co to może znaczyć. Nadszedł czas na interwencję. Nie mogę sobie pozwolić, by cały oddział w pancerzach straży podróżował po wyspie i powodował jeszcze więcej. Nie za bardzo ci się spieszyło, Roderick. Zabrałem oddział uderzeniowy. Jako jedyna osoba, która miała już doświadczenie z tymi zdrajcami, staniesz na jego czele. Oktaw powinien już na ciebie czekać na głównym placu koszar. Tak jest. Odmaszerować. Spodziewałem się, że będziemy bardziej niechętni do współpracy z Roderichem po tym, co się ostatnio wydarzyło, ale widzę, że nie za bardzo. Krew o wino. Dobra, czyli mam iść wyczyścić renegatów. No nie mówię, nie za bardzo ci Roderich spieszyło. No jakby ci renegaci tam buszowali już od dłuższego czasu. Kiedy my tam byliśmy? W drugim sezonie? W drugim rozdziale? Kto by pomyślał jeszcze kilka tygodni temu, że teraz to ja będę przyjmował rozkazy od ciebie. Od czego chcesz zacząć, Marvin? Co przekazali zwiadowcy przed zniknięciem? Renegaci jak szczury cały czas kryli się w jaskini. Niestety zwiadowcom nie udało się znaleźć żadnego wejścia, oprócz dwóch dokładnie strzyżonych drewnianych bram. Ilu mamy ludzi? Łącznie z tobą jest nas 6. Większa grupa będzie zbyt łatwa do dostrzeżenia przez renegatów. Im później się dowiedzą o naszym nadejściu, tym większe szanse mamy. Sam dobrałem tych ludzi. To jedni z najlepszych szermierzy, jakich mamy. Jakie podejście proponujesz? Podzieliłbym nasz oddział na dwie mniejsze grupy uderzeniowe. Każda z nich zakradnie się do jednego z wejść i zaatakujemy jednocześnie. Renegaci stracą obie potencjalne drogi ucieczki. Po tylu dniach w wilgotnej jaskini, bez świeżego jedzenia czy powietrza, zaatakowani z zaskoczenia nie będą mieli najmniejszych szans. Brzmi to rozsądnie. Wiedziałem, że spodoba ci się ten plan. Pozostaje jeszcze tylko ustalić, od której strony. Co to za różnica w zasadzie? Dobra, sobie zaatakujemy stronę dolnego wyjścia, bo z tego co pamiętam, dolne wyjście to jest chyba to obok kopalni gildii kupieckiej. I tam wydaje mi się, że było więcej wrogów, w sensie bliżej było do centrum, ale mogę się mylić. Z górnego. Dobra, górny jest na dole, więc pójdziemy do górnego. Zaatakuję od strony górnego wejścia. To chyba mamy wszystko ustalone. Najlepiej zrobimy, jeśli każdy z nas wyruszy osobno. Nie ma co ryzykować wykrycia. Spotkamy się na miejscu o zmroku. Okej, czyli mam rzeczywiście tam pójść o zmroku? Tak, w nocy, dobra. No to przekimam się do wieczora i podejdę do tej... Gdzie była te... Aha, no... Gdzie było wejście od góry? Co ty jeszcze ode mnie chcesz? Marvin! Timo? Co ty tu robisz? Wychodzi na to, że tak samo jak ty, zostałem strażnikiem. Nie spodziewałem się zobaczyć się w tym pancerzu. Witamy na pokładzie. O, przestań. Nigdy więcej na żadnym pokładzie.
Teraz już tylko suchy ląd. Słuchaj, widzę, że masz dużo więcej doświadczenia ode mnie. Może mógłbyś nauczyć mnie czegoś o walce, co? No dobra, no powiedzmy, że nie ma sprawy. Masz punkty nauki? Nie ma sprawy. Dobrze, to co powinienem wiedzieć? Zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Musisz trzymać broń pewnie, ale nie ściskać jej na siłę. Cała jej skuteczność pochodzi od ciebie i musisz o tym pamiętać. Nie zapominaj, że przeciwnik nie będzie stał jak kołek. Musisz być oswojony z ciężarem broni, a wtedy będziesz szybszy i bardziej zaskakujący. Wielkie dzięki. Będę o tym pamiętał. Dostałem punkt nauki za uczenie kogoś. Zajebiście, podoba mi się. Lenard, jeszcze chciałem zobaczyć, co ty masz tutaj na stanie. Pohandlujmy. Masz niby fajne te bronie, ale nic ciekawego, co by mi jakoś super robiło robotę. No, masz eliksir siły, dawaj. Od razu, dawaj. Nie ma co się nawet zastanawiać i od razu go łykam. Plus 3 punkty siły. Teraz ile mam siły już? Gdzie to jest? Tu. 153 punkty siły. No kurwa, całkiem nieźle. Moment. Czy nie mam jeszcze jakiegoś przepisu na broń? Coś mi się kojarzyło, że widziałem gdzieś jakąś broń, która miała 170 punktów siły wymagane. Dobra, nieważne. W każdym razie, idziemy się przekimać do wieczora. I lecimy na renegatów. Mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku się owinę. Nie do następnego poranka. Jestem idiotą. Jeszcze raz. Do spania. Następnego wieczora. Siup. Okej. Okay. Teraz gdzie była kryjówka renegatów? Bo to jest najbardziej istotne pytanie w tym momencie. Nie mam zielonego pojęcia. Mogłem iść od dolnego wejścia. To przynajmniej mniej więcej wiedziałem, gdzie to jest. Od Silbach chyba trzeba się Marvin? Kierować. Tak, o co chodzi? Salvi przesyła pozdrowienia. To fuck? Kim jest Salvi? A, Salvi. Okej. Okay. Salvi to był ten. Ten od Volkera. Nawet złota nie ma. Faktycznie mnie tutaj trochę dojechać chcą w okolicy. Z tego co pamiętam, to w Silbach będzie najprościej tam się dostać. Tylko nie pamiętam za cholerę, którędy, gdzie i jak, i co, po co i dlaczego. Ja wybrałem górne wejście niestety i nie wiem, gdzie jest to górne wejście, ale wydaje mi się, że muszę iść w stronę lasu, który jest między miastem a Silbach właśnie. Bo właśnie nie wiem, gdzie konkretnie w tym lesie. Nie mam pojęcia, dobra. Pobłądzimy pewnie i w tym odcinku już nie znajdę tego. A może znajdę, no zobaczymy. W każdym razie, no... jeszcze trochę biegania przed nami. Po lesie, w nocy. Może jakieś moby się jeszcze trafią ciekawe. Do ubicia. No widzę jakąś leśną bestię. Trochę... Mam wrażenie, że wy tam kurwa w ogóle gówno widzicie już teraz. Patrzę na to, że YouTube jeszcze trochę przyciemnia nagrania. O, polna bestia, leśna bestia jeszcze jedna. No spierdalaj, nie żyjesz. Nikt cię nie lubił, nigdy. Ziele lecznicze. Ty to kto? Czy mógłbyś odejść? Eniu się przez ciebie denerwuje. Co ty tu robisz? Nie jest tu bezpiecznie. Ja tutaj radzę sobie świetnie. Idź zawracać głowę komuś innemu. Lepiej wracaj do domu. Nie będziesz mi rozkazywał. Nie jestem wojownikiem ani żadnym lordem, ale poradzę sobie tutaj świetnie. Jak sobie chcesz. Okej. Dziwny typ. No ty kurwo. Nie zdążę nawet wyjąć broni. No, chciałem podnieść rzeczy z ciebie, a nie... przeskakiwać nad twoim martwymi, nad twoim martwym ciałem. To było chyba w jakiejś kotlince? Jeżeli się nie mylę, a może mylę teraz lokację z jakąś inną questem. Kurwa, czemu wydajecie tego questa tak późno? Jakby ja już zdążyłem zapomnieć, że ja kiedykolwiek z jakimikolwiek renegatami miałem cokolwiek do czynienia. Już naprawdę, to tak dawno było, że no ciężko mi teraz skojarzyć, gdzie to było.
Cholera jasna. Moment, a gdzie tutaj w lewo się pójdzie, to gdzie się dojdzie? Kopalni Araxos. Nie było gdzieś tu przypadkiem? Tak, było coś tutaj chyba gdzieś. Takiego. A no, tutaj jest wejście przecież. I tu są moi strażnicy. Okej, dobra, trafiłem. Nie wiem jak, ale trafiłem. A oni w ogóle stoją sobie tak na chwilku przed tym wejściem i co, i co? No i kurwa nic, no. Meldujemy swoją gotowość. No dobrze, no to chodźmy. Save oczywiście poleci. Wy otworzycie te drzwi, czy ja mam je otworzyć? Otworzycie, dobrze, to nie muszę chować broni przynajmniej. Okej. Czyli oni sobie wymarli? Bo na to by wyglądało, bo same te pielce tutaj są. Okej. Czyli nawet my nie musieliśmy ich wyrzynać, chyba że oni się stąd już zawinęli. Chociaż tam jakieś zwłoki widziałem. Interesting. No są jakieś zwłoki. Marvin, wiesz co się tutaj dzieje? Gdzie są ci parszywi renegaci? Po renegatach ani śladu, ale znalazłem naszych zwiadowców. Cholera, dotarliśmy zbyt późno. Nie tylko pozbyli się naszych ludzi, ale też zdążyli uciec niepostrzeżenie. To pielce musiały zwęszyć ciała i wedrzeć się do środka. Jakiś pomysł, co teraz? Roderich nas powiesi, jeśli ich nie dorwiemy. Rozejrzę się za jakimiś poszlakami w drugiej grocie. Wy przeszukajcie resztę jaskini i teren obok niej. Okej. Dowiemy, co robić. Co w tych zwłokach mamy? Nic ciekawego. Znaczy, potiony są. To nawet na zawsze coś. Te beczki już opierdalałem, jak tutaj byłem ostatnio, z tego co pamiętam. No, z tych mikstur jest sporo, więc... zawsze spoko. To pielce. No, faktycznie, no nie dziwię się, jeżeli znaleźli, zobaczyli zwiadowców i jakby pozbyli się ich, no to nie dziwię się, że spierdolili stąd w podskokach. Tam wydaje mi się, że w tej drugiej jaskini widziałem jakieś zwłoki. I chętnie bym zobaczył, co to za zwłoki. Czy to nie były zwłoki? Zbadaj stertę książek. Niczego tu nie znajdę. Okej. Kufer Salviego już pierdalałem. A nie, czekaj, pozdrowienia Salvi... A, to był ten od renegatów. Jezus, mi się już te imiona tak mylą. Warsztat? Nie, no to mogę tylko skorzystać z tego, a nie zbadać. Okej. Nie, no złaź z tego, debilu. Koniec. Zostaw ten stół. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Cokolwiek mamy? Moment, ja tu mam gdzieś telekinezę, no właśnie. Czy coś mogę tutaj oznaczyć? Niezbyt. Hej. No nie. Tutaj też nic nie ma za bardzo. Dobra, spróbuję pójść pogadać z Oktawem jeszcze. Ja tego questa dzisiaj nie dokończę, to ja potem nie będę mógł robić sobie, nie będę mógł sobie farmić mobów. Więc chciałbym go dzisiaj dokończyć. Nie, nie chcę z tobą trenować. Coś musiałem tam jeszcze pominąć, ale co? Nie wiem. Skrzynię coś znajdę? Nie. Albo tam coś musiałem pominąć, albo nie wiem, może coś przed jaskinią? No tak nie bardzo widzę. Szczerze nie mam pomysłu, co mam tutaj zrobić. Jestem prawie pewien, że w tej jest, że muszę coś jeszcze znaleźć w tamtej drugiej jaskini. No bo kurde, nic mi za tym nie przychodzi do głowy, bo znam Marvin wspominał, że mam iść przeszukać tam na jaskinie. Tylko no tam nic nie ma.
Może w tych łóżkach coś ewentualnie jeszcze jest i muszę je zbadać, ale jakby no nie sądzę. Te spalone książki tutaj to nic ciekawego. Czym? Brakuje mi drewnianego miecza, żeby się tym pobawić. Tu mogę się przekimać, ale to jest kurwa bez sensu. Zostaw. Nie, nie śpi. W kuperku nic nie było. W beczce coś? Nie, no tutaj nic nie było. No, tego jestem absolutnie pewien, że tu nic nie było. Stertę książek sprawdziłem. Moment, sprawdźmy sobie jeszcze w dzienniku, co napisane. Zabili zwiadowcy i opuścili kryjówkę. Muszę poszukać jakichś wskazówek odnośnie ich aktualnego miejsca pobytu. Może w drugiej grocie Salvi zostawił jakieś ślady. Wszystko doszczenie spalone, Salvi zadbał, bo nikt nie zdobył przydatnych informacji. No okej, no ale co w związku z tym? Nie ma czego plądrować. Jeżeli wszystko jest doszczenie spalone, to co ja mam tutaj kurwa zrobić? No fucking clue. Dobra, zaraz wrócę, jak coś wymyślę, to się odezwę. Dobra, sprawdziłem, pobiegałem tak jak pojebany jeszcze chwilę. I sprawdziłem w necie, o chuj tu chodzi, i okazuje się, że przy otwieraniu kufra Salviego powinien podbiec do mnie jakiś strażnik i ze mną porozmawiać. Z tym, że nikt do mnie nie przychodzi, kiedy otwieram kufer Salviego. Więc, jakby... Trochę się zaczynam martwić, że coś mi się tutaj zjebało. Ale dobra, spróbujemy sobie jeszcze raz otworzyć ten kuferek. W sensie po wczytaniu, może to coś odblokuje, a jak nie, no to nie wiem, cofnę save'a i przejdę to jeszcze raz. I wtedy zobaczę, czy to coś pomoże, jakby nie wiem. No nikt do mnie nie podchodzi, cholera jasna. Może da się to jakoś wymusić. Jak zagadam do któregoś ze strażników, to może dostanę informację o tym, co powinienem dostać? Nie. Cholera jasna. No nie wiem, co się tutaj wydarzyło. W sensie, coś ewidentnie się zabugowało i nie mogę tego w żaden sposób tutaj naprawić. Znaczy, może mogę, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Ale powinien podbiec do mnie, w momencie kiedy otwieram kufer, powinien do mnie podbiec jakiś strażnik i wręczyć mi notatkę. Hej. Ale nic takiego się nie dzieje. I trochę mnie to zaczyna martwić. No mówię, najwyżej po odcinku sobie cofnę save'a i ogarnę to następny odcinek, nie wiem. Zobaczymy. Rzeczny Mirt. Bo jak podejdę tutaj, gdzie miałem podejść już po tym otwarciu tego kufra. Nie wiem. Nie kumam. Nie jestem w stanie w tym momencie ogarnąć, co się wydarzyło i jak ten bug naprawić. Mówię, no może jak zacznę tego questa od początku, to coś się zmieni, ale... No, nie wiem. Jeżeli jesteśmy tutaj po prostu softlockowani, no to jakby po prostu ominę tego questa. No to jest quest poboczny i jakby no nie muszę go wykonywać, ale chciałbym. No ale nic się nie dzieje, kiedy otwieram ten kufer, no za cholerę. Nie mam pojęcia, dobra. W kolejnym odcinku spotkamy się tutaj. Ja spróbuję to przejść jeszcze raz od początku tego questa. Jakby zacząć od nowa. I wtedy zobaczymy. Tymczasem zakończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie swoje łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.